Dzień dobry Państwu. Dzisiaj zaprezentuję pierwszy odcinek mojego programu Razem w domu na białych i czarnych. Programu, który zrealizowałam w ramach stypendialnego programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod tytułem Kultura w sieci. Dzisiejszy odcinek będzie w całości poświęcony utworom Fryderyka Chopina. Rozpocznę nokturnem F-dur op. 15, a chciałam Państwu powiedzieć, że nokturny zyskały sobie miano pieśni nocy. Chociaż tym, który pierwszy napisał nokturn, był John Field. John Field, angielski kompozytor. Nokturny były tak popularne w Europie, że komponowali je prawie wszyscy znakomici kompozytorzy, m.in. Ferenc Liszt, Robert Schumann, Kalkbrenner, Maria Szymanowska. Prawdopodobnie Fryderyk Chopin również czerpał z ich spuścizny. Na pewno tymi, którzy rozpropagowali nokturny Fryderyka Chopina w świecie, byli wybitni pianiści. Był to Sergiusz Rachmaninow i Józef Hoffmann. Natomiast pierwszymi, którzy dokonali nagrań, kompletu nagrań nokturnów Chopina, byli m.in. Artur Rubinstein i Claudio Arrau. A ja Państwa zapraszam w tej chwili na nokturn F-dur op. 15. Thank you.
teraz na Emprompti Fantasici Small Opus 66. Emprompti, które jest jednym z czterech w całym cyklu napisanych Emprompti, napisanych przez Fryderyka Chopina. Ale trzeba wiedzieć, że to Emprompti nie zostało opublikowane przez Fryderyka Chopina za jego życia. Kompozytor nie zdecydował się na to. Dopiero po jego śmierci Julian Fontana opublikował czwarte Emprompti, opatrzył je tytułem Emprompti Fantasici Small Opus 66 i znalazło się tym oto sposobem w cyklu czterech Emprompti. Ciekawostka jest również to, że właśnie to niechciane przez kompozytora Emprompti jest chyba najczęściej grywanym Emprompti przez pianistów i przez studentów, przez muzyków na całym świecie. Zapraszam, Emprompti Fantasici Small Opus 66. Thank you.
wreszcie, proszę Państwa, Polonez Azur op. 53. Polonez, który dosłownie znaczy taniec polski. A taniec polski, ponieważ na długo przed Fryderykiem Chopinem był bardzo popularnym tańcem w salonach Europy. Tańcem towarzyskim, tańcem dworskim. O popularności tego tańca świadczy fakt, że komponowali go m.in. Jan Sebastian Bach czy Ludwig van Beethoven i wielu, wielu innych. Natomiast takim bezpośrednim prekursorem Fryderyka Chopina był Michał Kleofas Ogiński, który zasłynął z szeregu tańców właśnie w formie poloneza. Natomiast pierwszym utworem, który skomponował Fryderyk Chopin, był właśnie polonez. Proszę sobie wyobrazić 7-letnie dziecko, które skomponowało poloneza g-moll. Fryderyk Chopin napisał generalnie 18 polonezów, z czego 16 jest na fortepian, jeden na fortepian i wiolonczele i jeden na fortepian z orkiestrą. Natomiast polonez Azdur z op. 53, nazywany bardzo często polonezem heroicznym, ma specjalną, szczególną wymowę. Otóż jego środkowa część, grana przez lewą rękę w oktawach i prawą, ma symbolizować najazd husarii polskiej pod Wiedniem. Tętent koni w lewej ręce i odgłos trąbki nawołującej husarię do ataku. Taka historia. A ja zapraszam Państwa do wysłuchania na koniec już poloneza Azdur z op. 53.